Witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj Wam chciałbym pokazać wolierę, którą zrobiłem dla moich ar. Co prawda już ona stoi tu przynajmniej 2 tygodnie, prawie 3 tygodnie, a naprawdę nie miałem czasu na zrobienie filmiku. Było kilka małych wyjazdów, z tego względu robię dzisiaj. Chcę Wam pokazać, jaką wolierę zrobiłem moim ptakom. A więc moja woliera jest taka średniej wielkości. Widzicie, już Lucy i Goldiego korzystają z kąpieli słonecznych. Oczywiście jak ja zbliżę się do nich, zaraz przybiegają, bo chcą się ze mną bawić, a niestety teraz nie mogę za bardzo. Ej, co ty rozrabiasz? Woliera jest, ma 5 metrów długości, 2 metry szerokości i 2 metry wysokości. Jest to dość spora woliera. Wiadomo, zawsze może być większa, no ale taka już nie jest zła. Z boku to tak wygląda. Zresztą ona tak niezbyt mocno urządzona. A 5 metrów. Moje ptaki mają przepiękny widok. Słuchajcie, tu jest na samym początku jest wejście i tu jest zrobiona śluza dla bezpieczeństwa, żebym jak ja wchodzę, żebym nie wchodził bezpośrednio do woliery, tylko właśnie takie zabezpieczenie, żeby mi ptaki przez przypadek nie uciekły z tej woliery. A tutaj, momencik, zbliżę się. To jest śluza, a druga strona jest obudowana. Ściany są metalowe. To jest taki, powiedzmy, pokój, takie pomieszczenie, gdzie mogą się schować przed deszczem, przed upałem, przed złą pogodą, przed wiatrem. I tak to wygląda mniej więcej. Wewnątrz tak to wygląda. Tu gdzie się mogą schować. Mam taki stoik, tu mają jedzenie, od zewnątrz im podaję jedzenie, a tak wygląda to w środku, tak wygląda życie od środka w wolierze. Siatka jest mniej więcej, te oczka mniej więcej mają momencik po 2 cm. Siatka jest dość gruba, mam nadzieję, że ptaki jej nie przetną. Oczywiście dla ptaków było troszeczkę to szokiem wyjście na dwór, że już nie są w domu, tylko na zewnątrz. Wydaje mi się, że tak już polubiły to miejsce. Jak już bardzo grzeje, to wtedy chowają się tam do tego schowka, albo jak pada deszcz. Jak pada deszcz, to chętnie się kąpią też. Niestety w ostatnim czasie były takie mocne wichury, grad, no to wtedy zabieram je do domu. Albo jak ma być bardzo niska temperatura, powiedzmy tam 12-11 stopni, też zabieram. Co prawda papugi mogą być w temperaturze tak 10 stopni, jeszcze mogą być na dworze, ale ja zabieram, co to szkodzi. Zabieram ją do klatki, zanoszę ich do domu. Oczywiście, co jest najgorsze, to że one od rana są już głośne. To znaczy, już po 5 godzinie, kiedy jest jasno, widno, kiedy słonko zobaczą, drą się po prostu. Na razie jeszcze skarg sąsiadów nie było. Mam nadzieję, że nie będzie. Że nikogo jeszcze nie obudziły. Żerdzie poustawiałem trochę niżej. Niezbyt wysoko, żeby miały miejsce na polatanie. Chociaż jak z tego co widzę, to za bardzo nie latają.
No tak, Dusia, o tobie mówię. Dzięki temu, że są na zewnątrz, że jest piękna pogoda, mogą się, że tak powiem, napełniać energią słoneczną. To im dobrze wyjdzie dla ich zdrowia. Jedyną rzeczą jest to, że czasami są bardzo głośne, domagają się, żebym przyszedł do nich. Jak przyjdę do nich, pobawię się z nimi chwilkę, to się uspokajają. O. Lucy! Podoba Ci się klatka, Lucy? Podoba Ci się tutaj? Tak? Podoba Ci się? Dobrze, zadowolona jesteś? No to najważniejsze. No pewnie, że najważniejsze. No tak. Na klatkę jeszcze nałożyłem coś takiego. To ma mniej więcej 3 metry w ciągłości 2 metrów. To jest jakby zrobione z jakiegoś młodego bambusa, żeby też jeszcze cień dawało. Nie wiem, czy dobrze widać, czy muszę to bardzo wysoko ręce podnieść. Woliera stoi na kamieniach. Jest również przytwierdzona, przykręcona do murku po prawej stronie i do tych kamieni na dole. Z tego względu, że była bardziej stabilna. No i oczywiście na kamieniach po to, żeby jakieś inne zwierzę się tutaj nie dostało. Chodzi mi o jakieś kuny, lisa, cokolwiek, coś w tym rodzaju. Żeby im coś krzywdy nie zrobił, bo jak byłoby na trawie, zamierzałem najpierw tu na trawie dać, no ale to musiałbym zrobić jeszcze taki murek wkoło, żeby inne zwierzęta nie podkopały. Z tego względu zdecydowałem postawić na tych kamieniach. No jest mocno stabilne, zwierzę żadne nie wejdzie. Uważałem też, aby w nocy spały na żercie, a nie na ściankę, żeby czasami też jakiś inny ptak drapieżny czy inne zwierzę nie podeszło i czasami pazurów nie obgryzły im. Goldie oczywiście jest fajnie spokojny, bo chce się bawić ze mną, a ja nie chcę się z nim teraz bawić. Później muszę posprzątać trochę. Także miejsca mają, korzystają z wolności, z naszego powietrza i ze słońca. Pozdrawiamy, do następnego razu. Cześć, Lucy. O. Halo, Lucy. Pozdrawiasz wszystkich widzów? Tak? Halo, powiedz halo, Lucy. Halo. Halo, halo. Lucy lubi się bawić. Halo, Lucy. A kuku. Jak, jesteś zadowolona, Lucy, że na dworze jesteś? Tak, prawda? Zadowolona jesteś, no pewnie. Cała szczęśliwa. Tak? Nie gdzieś aparatu, nie.